Fal nie, ma, fal, nie ma, fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Spokojnie, panie Dawidzie, proszę się nie denerwować, już mówię wszystko, co powinien pan wiedzieć na chwilę obecną na temat fal mechanicznych powstających w przyrodzie. Przede wszystkim, aby doszło do powstania fali mechanicznej, musimy mieć do czynienia z ośrodkiem sprężystym. Jeśli taki element nie występuje, to nie można mówić o powstawaniu fal mechanicznych. Fale mechaniczne dzielimy na dwa rodzaje. Pierwsze z nich to tak zwane fale poprzeczne. Gdy weźmiemy do ręki długi przewód i wzbudzimy go z jednej strony energicznym ruchem drgającym, to przez przewód przejdzie odkształcenie, które unosi go pionowo do góry. Impuls falowy przemieszcza się wzdłuż rozciągniętego przewodu do jego drugiego końca. Gdy będę częściej przekazywał energię przewodowi w postaci drgań, to ten będzie częściej przenosił tą energię wzdłuż siebie na swój drugi koniec. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z rozpraszaniem energii, dlatego też powstający impuls bardzo szybko zanika. Innym dość podobnym przykładem, choć z pewnym zastrzeżeniem, o którym opowiem później, są powstające fale na wodzie. Po wzbudzeniu pojedynczej fali na wodzie, zaczyna się ona przemieszczać wzdłuż długiego akwarium ruchem jednostajnym. Energia tej fali jest rozpraszana na pokonywanej drodze, dlatego też jej wysokość powoli maleje. Co ciekawe, fale poprzeczne można spotkać też w kulturze, np. w przepięknej interaktywnej rzeźbie. Artysta porusza w odpowiedni sposób sznurkami i pokazuje ruch fali poprzecznej, symulowany przez kule uczepione u dołu rzeźby. Gracze Minecrafta budują własne fale poprzeczne z wagoników, które świetnie pokazują, w jaki sposób poruszają się cząsteczki w takiej fali. Zachowanie fali poprzecznej łatwiej nam będzie opisać w statycznym eksperymencie z magicznym pudełkiem. Białe kulki przedstawiają tutaj cząsteczki, z których powstała fala poprzeczna. W tym momencie ruch tej fali jest zamrożony jedne kulki wychylone są maksymalnie z położenia równowagi, a inne mniej. Gdy falę odmrozimy i zacznie przemieszczać się w prawą stronę, to widzimy, że jedne kulki unoszą się, a inne opadają. To, co jest ważne, to że drgania pojedynczej kulki wykonywane są prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali, a sama fala przemieszcza się w prawo. Cząsteczki w takiej fali nie przemieszczają się w kierunku rozchodzenia się fali. Zobaczmy to w innym doświadczeniu. Umieszczając kaczkę lub piłeczkę na wodzie, nie będzie ona się przemieszczać wraz z falą w prawą stronę, a będzie jedynie drgać zgodnie z amplitudą i częstotliwości drgań cząstek ośrodka, w którym fala się rozchodzi. Mówi się, że fala mechaniczna nie przenosi materii, a jedynie przekazuje energię drgań kolejnym cząstkom. Jeszcze lepiej to zobaczycie na specjalnie wykonanej symulacji, gdzie specjalna drewniana platforma przejeżdża pod równomiernie ułożonymi kulami przyczepionymi do sprężyn. Amplitudę fali poprzecznej wyznaczamy dokładnie tak samo jak amplitudę pojedynczej kulki drgającej na sprężynie. Częstotliwość fali najłatwiej wyznaczyć jako ilość pełnych drganie danej kulki wykonanych w pewnym czasie. Innymi cechami, które opisują falę mechaniczną, jest jej długość i prędkość rozchodzenia się. Długość fali jest to odległość, jaką przebywa fala w czasie, gdy dowolnie wybrana cząsteczka ośrodka wykonuje jedno pełne drganie. Świetnie to można zaobserwować na tych dwóch wygenerowanych przez wózki falach. Długość fali jest to odległość między kolejnymi maksymalnymi wychyleniami. Fala u dołu ma większą długość. Jeśli chodzi o częstotliwość drgań tych fal, ale też okres drgań obu tych fal, to są one identyczne. Łatwiej to zauważycie patrząc na różową kulkę dla obu drgań. Kiedy kulka u góry jest w swoim najniższym położeniu, to kulka u dołu jest w swoim położeniu najwyższym. Po chwili kulki te zamieniają się położeniami i teraz górna kulka jest u góry, a dolna u dołu. Oznacza to, że okres drgań tych kulek jest jednakowy, a więc i okres drgań obu fal poprzecznych też jest identyczny. Zwróćmy teraz uwagę na prędkość tych fal. Fala u dołu rozchodzi się znacznie szybciej. Dzieje się tak, bo prędkość rozchodzenia się fali związana jest z przedstawionym wzorem. Skoro długość tej fali na dole jest większa, a okres drgań obu fal jednakowy, to fala u dołu musi rozchodzić się szybciej. Kolejnym typem fal są fale podłużne. Oznacza to, że drganie cząsteczek ośrodka zachodzą równolegle do kierunku rozchodzenia się fali. Wydaje się to dziwne, jednak wystarczy spojrzeć na ten ośrodek sprężysty, w którym fala się rozchodzi. Do fal podłużnych zaliczamy fale akustyczne rozchodzące się w powietrzu, ale też generowane w sprężynie typu slinki. Fale podłużne również posiadają amplitudę, częstotliwość i prędkość rozchodzenia się. Jednak z uwagi na nakładanie się kierunku drgań cząsteczek w tej fali z kierunkiem rozchodzenia się fali, trudniej pokazać wielkość amplitudy w animacji. Podsumowując, fale mechaniczne można podzielić na fale poprzeczne i podłużne. Pewnym szczególnym rodzajem fal są fale na powierzchni wody, ponieważ w ich przypadku mamy do czynienia z superpozycją fali poprzecznej i podłużnej, którą możecie właśnie podziwiać. Wszystkie obserwowane przez nas fale posiadają wiele interesujących właściwości, dzięki którym świat staje się bardziej różnorodny. W zależności od rodzaju ośrodka sprężystego i sposobu wzbudzania fal, mogą się one rozchodzić. Koliście, podłużnie i kuliście. Fale, które napotkają na swojej drodze przeszkodę, mogą się od niej odbić, gdy rodzaj ośrodka nie ulegnie zmianie. Gdy fala przechodzi z jednego rodzaju ośrodka do drugiego, to może załamywać się. Inną własnością fal jest ich zdolność do ugięcia się, gdy fala dotrze do jakiejś krawędzi lub szczeliny. Fale płaskie na wodzie w ten sposób zmieniają się we fale koliste. Wraz z dyfrakcją, czyli załamaniem fali, bardzo często dochodzi do interferencji, czyli powstawania wzmocnień i wygaszeń dwóch lub kilku fal spójnych. Dla fal można też obserwować zjawisko zwane efektem Dopplera. Polega ono na tym, że częstotliwość docierającej do obserwatora fali może być wyższa lub niższa od częstotliwości z jaką fala jest wzbudzana. Istnieje też wiele innych, ciekawych i zaskakujących własności fal mechanicznych, jak na przykład powstawanie fal stojących. Jednak na poznanie wszystkich własności fal i ich szczegółowe wyjaśnienie musicie jeszcze trochę poczekać. Zróbmy teraz jakieś interesujące zadanie z tego tematu. W grudniu 2004 roku o godzinie pierwszej 1.20 czasu uniwersalnego w pobliżu indonezyjskiej wyspy Sumatra powstało trzęsienie ziemi o sile 9,1 stopnia w skali Richtera. Wygenerowało ono ogromne tsunami, rozprzestrzeniające się na całą planetę. Pierwsze fale tsunami docierające do Madagaskaru zarejestrowano o godzinie 8:20 czasu uniwersalnego. Oceń prędkość rozchodzenia się tej fali w oceanie indyjskim. Zanim przejdziemy do zadania Zwróćcie proszę uwagę, jak wiele różnych zjawisk zaszło w trakcie przemieszczania się tej fali tsunami w oceanie. Aby obliczyć prędkość tej fali, musimy znać odległość od Sumatry do Madagaskaru. Z pomocą przyjdzie nam mapa Google, dzięki której wyznaczymy tą odległość. W linii prostej jest to około 5700 km. Jest to olbrzymi dystans. Dla porównania z Warszawy do Lizbony w linii prostej jest tylko 2750 km, a jadąc drogami odległość wyniesie jedynie 3318 km. Mając już odległość i czas, po jakim fala dotarła do Madagaskaru, obliczmy jej prędkość, zakładając przy tym, że poruszała się ruchem jednostajnym. Prędkość ta wynosi około 814 km na godzinę. Dla porównania prędkość maksymalna Boeinga 737 to 876 km na godzinę, więc jest tylko niewiele większa od prędkości rozchodzenia się u fali. Zaznaczyć należy, że wyznaczyliśmy w ten sposób średnią prędkość rozchodzenia się fali tsunami. Z badań naukowych wynika, że fala tsunami w głębokich zbiornikach, z dala od brzegu, może rozchodzić się z maksymalnymi prędkościami do 1000 km na godzinę. Jest to bardzo ciekawa własność fal na wodzie, ponieważ im mamy głębszy zbiornik wodny, tym szybkość rozchodzenia się fali jest większa. Zróbmy kolejne zadanie. Prędkość rozchodzenia się fali na sznurze wynosi 2,4 m na sekundę. Z jaką częstotliwością należy poruszać sznurem, aby wytworzyć w nim falę o długości 1,2 m? Aby obliczyć to zadanie, zapiszemy sobie dane i szukane oraz skorzystamy z dwóch równań. Po pierwsze, przyda nam się równanie na prędkość fali, która związana jest z jej długością i okresem. Po drugie, znając okres, będziemy mogli skorzystać ze wzoru na częstotliwość. Aby obliczyć okres, musimy przekształcić wzór. Skorzystam tutaj z metody trójkąta. Mając już wzór na okres, obliczmy go. Okres wynosi pół sekundy. Teraz możemy już obliczyć częstotliwość fali. Wynosi ona 2 Hz. Częstotliwość drgań fali jest równa częstotliwości, z jaką musimy tą falę wzbudzać. W ten więc dość pokrętny sposób odpowiedzieliśmy na pytanie do zadania. Po dzisiejszym filmie powinniście już wiedzieć, czym jest fala mechaniczna i jakie rodzaje fal mechanicznych występują w przyrodzie. Dobrze, jak będziecie wiedzieć, co to jest impuls falowy, długość fali, amplituda czy też częstotliwość fali. Świetnie, jak będziecie wiedzieć, w jaki sposób mogą rozchodzić się fale mechaniczne i jakim zjawiskom fizycznym fale mogą ulegać. Super, jak będziecie kojarzyć, czym jest odbicie, załamanie i dyfrakcja fali. Dobrze, jak będziecie umieli policzyć jakieś zadanie z tego tematu no i podać jakieś przykłady różnych fal i ich powstawania. Cześć!